No i ja pod apelem oczywiście Tomka się podpisuję. Absolutnie dbajmy o pszczoły, bo dzięki nim nie tylko miód, ale wiele innych roślin i warzyw może sobie swobodnie rosnąć. O naturze też będziemy mówić, ale trochę w innej odsłonie. W Onet Rano wiem. Zofia Zborowska, aktorka, i Tomasz Kasala, ekspert medycyny regeneracyjnej, dzisiaj razem z nami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Okazuje się, ja nie wiedziałam, dlatego wyglądam jak wyglądam, wybaczcie, że dzisiaj dzień bez makijażu. Zofia Zborowska się dostosowała. Zosiu, chciałabym od ciebie zacząć. Oczywiście. W takim razie. To dzień bez makijażu. Jesteś absolutnie naturalna z tego, co podglądam w tej chwili, widzę. Wyglądasz przepięknie. Dziękuję. Czy dla ciebie makijaż to jest rzecz taka niezbędna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co robisz na co dzień, że jesteś aktorką, że jesteś w social mediach, że ludzie przyglądają się, oceniają, komentują i tak dalej? Czy wychodzisz z założenia, że natura rządzi i najważniejsze jest to, żebyś ty ze sobą dobrze się czuła? Właśnie przez to, że jestem aktywna w social mediach i że mam spore zasięgi, to właśnie próbuję dziewczynom przekazać, że niepotrzebne nam są filtry, które będą upiększać nas, że niepotrzebne nam jest tona makijażu i że tak naprawdę najlepsze dla naszej skóry jest wszystko, co naturalne. I moim obecnie jedynym makijażem to jest po prostu filtr 50, dlatego też trochę tak się świecę. I najpiękniejszym makijażem kobiety jest uśmiech, i to jest prawda, uśmiech i szczęście, i dużo wody. To jest mój makijaż. Aha, no tak, nie da się ukryć, ale wychodzisz z założenia, tak jak powiedzmy Alicia Keys, która nawet w miejscach publicznych, na różnego rodzaju imprezach występuje bez makijażu i od kilku lat pokazuje się w takiej, a nie innej odsłonie, że ten makijaż kompletnie odstawiasz. Czy no, są takie sytuacje, kiedy jednak dobrze by było, żeby on się chociaż w minimalnej wersji gdzieś tam pojawił? Wiesz co, już nie pamiętam, kiedy gdzieś byłam publicznie. A tak, swoją drogą, pandemia robi swoje. Tak, i nie wiem, kiedy to się zmieni, bo też jestem w ciąży, więc myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim się gdzieś pokażę. No wiesz, no, nie ma co też dyskutować z takimi sytuacjami jak film, teatr, serial. To jakby wiadomo, że to się rządzi swoimi prawami i wtedy ten make-up po prostu jest. Jedyne, co ja staram się robić, to przenosić swoje kosmetyki, które są naturalne, które są nietestowane na zwierzętach. I tyle. A co do takich wyjść, to ja zawsze preferuję tak zwany make-up no make-up, czyli nie jest to make-up, który zmienia rysy twarzy, tylko jest to make-up, który rozświetla, też jakby bazuje na właśnie delikatnych, fajnych, naturalnych kosmetykach i po prostu trochę tam, nie wiem, no, wyrówna kolory skóry, ale nie zrobi jakiejś takiej maski, że potem właśnie zmywam i jest zupełnie ktoś inny. A bywa tak, bo jak się czasami ogląda zdjęcie przed i po, no to dwie różne osoby. Tomku, no właśnie, tutaj Zofia poruszyła bardzo ważną kwestię i to słowo klucz natura i naturalny pojawiło się kilkukrotnie. Czy z twojej perspektywy obserwacji, kontakcie z pacjentkami, faktycznie jest coś takiego, że ten powrót do natury jest, że nastawiamy się na to, żeby o swoją skórę, o swoją twarz, o swoje ciało zadbać w taki jak najbardziej naturalny sposób, regeneracyjny, żeby odświeżyć, dodać blasku, ale właśnie bez używania chemii i tych środków, które, no ja mam dzisiaj sporo tego na twarzy, przyznaję bez bicia, które jednak kobiety używają. Absolutnie, bardzo często zadajemy sobie pytanie, idealnie czy naturalnie. Czasami idealnie nie znaczy naturalnie. Zresztą widzimy to wokół nas. Przerysowane usta, twarze, nosy, piersi. Natomiast medycyna idzie bardzo mocno do przodu i poznaje wszystkie procesy fizjologiczne i biochemiczne. Dzięki temu możemy wykorzystać bardzo dobrze własne możliwości regeneracyjne organizmu w walce z upływem czasu. Wspomnę tutaj chociażby bardzo takie popularne obecnie zabiegi jak osoczebogatopłytkowe, jak fibryna, przechodząc poprzez komórki macierzyste, aż wreszcie dochodząc do fibroblastów, czyli komórek, które są odpowiedzialne przede wszystkim za starzenie skóry, bo właśnie o pięknie mówimy, ale również za inne funkcje w organizmie. Fibroblasty bardzo, istnieją możliwości teraz namnażania pozaustrojowego fibroblastów i wspomagania
autologicznego, czyli pacjent jest dawcą i biorcą jednocześnie, i regeneracji skóry. Nie mówimy tu tylko generalnie o regeneracji skóry, odmładzaniu. Trzeba wskazać również inne zastosowania tych fibroblastów i metod naturalnych w takich już poważniejszych przypadkach, jak blizny, jak poparzenia, jak chociażby i nawet rozstępy, z którymi się wiele kobiet boryka. Możemy też wspomnieć, medycyna idzie tak do przodu, powinniśmy wręcz wspomnieć o maszynach high-tech, które dają nam również dużo możliwości, bazując na naturalnych właściwościach regeneracyjnych organizmu. I tu można wspomnieć o multifali, czy można wspomnieć o takim urządzeniu jak needle shaping, który rewelacyjnie, genialnie potrafi nam wytworzyć nasze własne nici autologiczne, biostymulować skórę oraz działać wolumetrycznie. Co ciekawe, takim przykładem jest chociażby i taka naturalne powiększenie ust, które możemy wykonać tym urządzeniem, jak również stosujemy to urządzenie do takich poważniejszych spraw, jak blizny potrądzikowe, gdzie możemy bardzo łatwo to wyprowadzić. Tak, ale to brzmi faktycznie jak jakiś opis science fiction wręcz, bo ta technologia, domyślam się, idzie bardzo do przodu. A jeżeli chcemy sięgać po takie naturalne kosmetyki, których używamy, o których Zofia mówiła, że ta naturalna pielęgnacja ma znaczenie, to na co powinniśmy zwracać uwagę? Bo to jest jedna też ważna kwestia, o której Zosia przed chwilą powiedziała, czyli ja też się staram używać takich kosmetyków nietestowane na zwierzętach, prawda? To jest jakby jedna kwestia, ale na co powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli decydujemy się? Jest tak szeroki wybór, że czasami nie wiemy, po które sięgnąć, żeby nam pomogły. Idziemy do sklepu i jak wybrać, żeby fajnie wyglądać? Przede wszystkim właśnie składy, to jest bardzo ważna sprawa, certyfikaty. Teraz troszkę unijne prawo zaostrzyło możliwość wydawania certyfikatów. To są stricte przeprowadzone badania i certyfikaty są wystawiane po okazaniu badań, konkretnych badań. Nie możemy sobie już nie mówię o certyfikatach, na kosmetykach umieszczać czego, co tylko chcemy. Musimy konkretnie trzymać się określonych przepisów. To jest jedna rzecz. Czyli mówimy tu, musimy również popatrzeć na jakość kosmetyków, no i na innowacyjne metody, bo jednak którymi dysponują firmy i które się przekładają potem na działanie tych kosmetyków. Można tutaj wspomnieć o bardzo dobrych kosmetykach, które przenoszą nam aktywny tlen w głąb skóry. Na wszystkie kosmetyki powinniśmy zwrócić uwagę, które działają przez barierę naskórka. Są takie technologie w tej chwili, gdzie możemy z łatwością przeprowadzać substancje z naskórka do skóry właściwej. Ależ to brzmi. Zosiu, a jak ty właśnie, na co zwracasz uwagę poza kwestiami dotyczącymi etyki, o których już rozmawiałyśmy? Wspomniałeś, że jesteś w ciąży. Gratuluję serdecznie. Czy ze względu na to też zmieniłaś podejście chociażby do tego, czego używasz, po jakie kosmetyki sięgasz? Tak, oczywiście w momencie, jak kobieta zachodzi w ciążę, to też odpada tam paręnaście składników, których nie wolno używać w ciąży, nie powinno się używać w ciąży, bodajże to jest też chyba retinol. Także ja mam parę firm, którym jestem wierna od lat. To są firmy właśnie, którym ufam, które są i dobre dla kobiet w ciąży i dobre po prostu dla każdej kobiety. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że jest taka jedna z pierwszych zasad Ajurwedy, żeby nie smarować się niczego, czego by się nie zjadło. I też, czasami się tego trzymam, bo będąc w Indiach też się nauczyłam, że olej sezamowy, taki prawdziwy olej sezamowy, jest po prostu tak zwane złoto Indii, też jest świetny dla naszej skóry i też myślę, że warto poczytać o właśnie takich ajurwedyjskich technikach, domowych technikach i to, co wcześniej powiedziałam, bardzo ważne są składy i nie warto nakładać na siebie tablicę Mendelejewa, warto się trochę dokształcić, poświęcić temu pół godziny, poczytać, czego warto unikać, czego nie i się tylko trzymać po prostu. Zwłaszcza, że coraz więcej jest firm, które bardzo zwracają na to uwagę właśnie, co w tym składzie jest, stawiają na naturę i gdzieś tam to podkreślają, prawda? I dużo łatwiej, bez wnikania w ten skład, którego często możemy nie rozumieć, można odkryć coś fajnego dla siebie.
Tak, mamy naprawdę potężną rzeszę świetnych polskich marek, które zwracają uwagę na składy, które zwracają uwagę na to, żeby być wegańskie, żeby być nietestowane na zwierzętach, więc myślę, że tutaj naprawdę też daleko nie trzeba szukać, bo mamy pod ręką bardzo, bardzo dużo marek na światowym poziomie. Tomku, warto robić dzień bez makijażu albo tydzień, albo miesiąc? Powiedziałbym, że tak. Ja czytałem właśnie takie badania, które przeprowadzili Amerykanie i proszę sobie wyobrazić, że kobieta spędza 465 dni w ciągu życia na robieniu makijażu. Proszę sobie wyobrazić, jakie marnotrawstwo. Jaki to jest czas, o jakim czasie mówimy i co możemy w tym czasie zrobić. Ja też chyba jakieś 4 kilo szminki podczas życia. Aż tyle? O matko. Coś takiego. Ale te liczby działają na wyobraźnię, przyznam wam szczerze, no bo ten człowiek jest zupełnie nieświadomy tego, ile kładzie na tą twarz. To jest prawda, nie wspominając już o pieniądzach, jakie wydaje w ciągu życia, no ale pieniądze, powiedzmy, nie są najważniejsze. Dla tych, którzy jednak są uzależnieni od tego makijażu, chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby bardzo dobrze zmywać go na noc. Bo jednak noc to jest takim fizjologicznym procesem regeneracyjnym dla skóry. I odpowiednie przygotowanie tej skóry na noc gwarantuje nam, że zachowamy ją zdrową. Ważna rzecz, zmywajmy bardzo dokładnie makijaż przed snem, bo wchodzimy... Dajemy skórze możliwość odpoczynku. Czyli oczyszczanie. Oczyszczanie, rano, jeszcze raz oczyszczanie. Też, żeby umyć buzię po śnie, po nocy, żeby też przemyć buzię czymś, to też jest bardzo ważne. Absolutnie tak. Dbajmy o siebie w takim razie w sposób jak najbardziej naturalny, jeżeli tylko jest to możliwe, no bo zawsze chcemy wyglądać pięknie, ale myślę, że jeżeli te pieniądze, o których wspomniałeś, przeznaczymy chociażby właśnie na regenerację i na poprawienie jakości tej skóry, to efekt będzie równie fantastyczny. Pamiętajmy. Dokładnie, w sposób naturalny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Zofia Zborowska, Tomasz Kasela byli razem z nami. Wszystkiego dobrego, zdrowia oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Kończymy nasze poranne spotkanie. Jutro wracamy o 7:55. Miłego dnia.